Na program zaprasza Bonimet, producent kremu Apibon, łagodzącego ropne i zapalne zmiany skórne. Z wakacji zwykle przywozimy sobie jakieś pamiątki. Są to pamiątki miłe, ale bywają i niemiłe. Taką niemiłą pamiątką z wakacji może być grzybica stóp. Grzybicą zarażamy się, dotykając bosą stopą mokrej, wilgotnej powierzchni, na której znajdują się zarodniki drożdżaków, bo drożdżaki są tym patogenem, który powoduje u nas grzybice stóp. Zrazu nie czujemy nic, potem pojawia się zaczerwienienie, grudki, pieczenie. To wszystko dzieje się początkowo między palcami, to jest idealne miejsce do rozwoju grzyba. Później rozchodzi się to na całą stopę. W jaki sposób możemy się zabezpieczyć przed grzybicą? Otóż na przykład ubierając się w takie oto klapki. Stanowią one znakomitą barierę przed zaatakowaniem nas przez drożdżaki. Ale no jest trudno się tego ustrzec, dlatego warto, korzystając z publicznych basenów, no bo na takim raczej się nie zarazimy grzybicą, ogrodowym, domowym, przydomowym basenie, korzystać również z preparatów, które mają działanie przeciwgrzybicze. Takie działanie posiadają różnego rodzaju naturalne substancje, bo do takich stosowania Państwa zachęcam, nie do antybiotyków. Stosowanie antybiotyków powinno być jak najrzadsze, aby te grzyby się nie uodporniły na ich działanie. Co zrobić, gdy już zarazimy się grzybicą? No przede wszystkim trzeba chronić swoich bliskich, a więc chodzić w domu, w skarpetkach. Buty, które są zarażone grzybicą, wyrzucić. Nie da się ich dezynfekować praktycznie rzecz biorąc. Używać jednorazowych ręczników. Bardzo łatwo jest się zarazić grzybicą poprzez ręcznik. I stosować preparaty, które mają potencjalnie zlikwidować grzybicę, która nas opanowała. Z naturalnych produktów ja stosuję dwa pod postacią kremów ziołowych. Te kremy ziołowe, jeden z nich, recepturę widzicie Państwo na ekranie, zawiera w swoim składzie przede wszystkim propolis. Propolis jest bardzo silnym środkiem przeciwgrzybiczym. Propolis, czyli kit pszczeli. Oczywiście aktywny, oczywiście przebadany, dobrej jakości. Do niego można dołączyć ekstrakt z kwiatu nagietka. On będzie działał gojąco, przyspieszy gojenie się tych zmian oraz olejki eteryczne, na przykład olejek z drzewa herbacianego czy olejek cytronelowy. To są bardzo silne olejki o działaniu przeciwgrzybiczym, przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym. Niestety problem z propolisem polega na tym, że dość dużo osób jest na niego uczulone. Zatem czasami trzeba zmodyfikować tę recepturę i dlatego też pokazuję Państwu inną recepturę, którą czasami stosuję w przypadku zmian grzybiczych stóp i paznokci, bo to też tyczy się paznokci. Ta receptura opiera się w dużej mierze o olejki eteryczne, wspomniany olejek z drzewa herbacianego, olejek szałwiowy, olejek geraniowy oraz ekstrakty, które działają gojąco, takie jak babka lancetowata, rumianek, ekstrakt z kwiatów fiołka. To są substancje, które po pierwsze działają przeciwgrzybicznie, po drugie poprawiają, ułatwiają gojenie się naszej skóry. Okres leczenia grzybicy to okres najmniej jednego miesiąca, czasami nawet kilku miesięcy. Nie jest to łatwe, zwłaszcza w przypadku grzybicy paznokci. W przypadku grzybicy paznokci jeszcze jest dodatkowo ten element, że paznokieć, aby ładnie wyglądał, czyli nie było widać, że był zarażony grzybicą, to musi nowy odrosnąć, a nie jest to, jak Państwo wiecie, zbyt szybkie. Pamiętać trzeba też o tym, że grzybica to infekcja, która pojawia się częściej u osób o niskiej odporności organizmu. Zatem wymaga ona czasami stymulacji odporności, ale o tym mówiliśmy już w innym naszym programie, do oglądania którego Państwa oczywiście zachęcam. Relaksując się na basenie, pamiętajcie Państwo o tym, aby chronić swoje stopy, używając czegoś takiego, żeby w razie zagrożenia infekcją grzybiczą posmarować sobie stopy kremami, o których wspomniałem poniżej. My w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza standardowo zalecamy je naszym pacjentom. I życzę Państwu miłego wypoczynku.
Sponsorem programu był Bonimet, producent kremu Dermobon, łagodzącego podrażnienia skóry.